Odwrócił się do mnie i wykrztusił: przepraszam, że musiałeś to zobaczyć, to wszystko. Ponieważ to ja jestem pępkiem tego świata i wszystko musi obracać się wokół mnie. I sami Mario. To były jego ostatnie słowa wypowiedziane w świecie 5. Zaraz przed tym, jak stado piekielnych sługusów zstąpiło na dół i rozerwało pozostałości z tego, co zostało po Mario. Nie ma to jak happy end. Jego wnętrzności zostały wyprute na wierzch, gdy te świętowały swoje okrutne święto. Gdy opadł kurz, pozostała po nim jedynie jego powłoka. Jedyne, co można było zobaczyć w jego rozwartym, szeroko brzuchu, był jego zakrwawiony kręgosłup i mięśnie pleców. Po raz kolejny nie próbujmy zrozumieć, w jaki sposób 8-bitowa gra może pokazać takie detale. Tak jak przypuszczałem, krwawy gwizdek przyleciał i przetransportował go w kolejną cholernie straszną sytuację. Oho, no te poprzednie sytuacje były tak nudne, że w następnej Mario będzie zmuszony na obserwowanie tego, jak schnie farba. I to, drodzy państwo, jest pasjonująca robota. No i o wiele ciekawsza niż czytanie tego nonsensu. To będzie cud, jeśli coś jutro napiszę. Jeśli tak się stanie, to będzie mój ostatni post. Najwyższy czas! Ja pierdolę! 12 czerwca 2012 rok. Aż kurde ciekawi mnie, jaki to jest dzień. Chwila, moment. 12 czerwiec 2012. 2014, 13... zaraz, 12 czerwiec. 12, to jest... wtorek? Nie, chwila. 12 czerwca 2012. Tak, to jest wtorek, okej. Okay. Myślałem, że to jest czwartek. Ale całe szczęście się pomyliłem. Zaczyna już mi nie zależeć. Żyję teraz w aż tak silnym bólu, spowodowanym ciężką depresją, że wszystko zaczyna znikać. Skurwysynu, czym jest depresja dla ciebie? To, że... kurwa mać! Jak grałeś w jakąś głupią grę z liftingiem krwi i z flakami, to nie oznacza, że nie masz prawa później mieć depresji, ty skurwysynu. Ludzie mają o wiele większe problemy i ich depresja jest, kurwa, usprawiedliwiona. A ty co? Ty tylko jakimś emem się stałeś. Jakieś emo, kurwa, wszystko opisujesz. Ja pierdolę. Sorry, że tak wybuchłem, ale sam przez depresję przechodziłem i dobrze wiem, jak to jest. I to, co tutaj się dzieje, na pewno nią nie jest. Niech spierdala. Wszystko, szkoła, przyjaciele, rodzina, to zamknij mordę i paszą wązy do swojego kąta. Z pewnością można stwierdzić, że tak gra samodzielnie zrujnowała mi życie. Tak, okradła mnie, zabiła moich najbliższych, zrobiła kupę do kibla, nie spuszczając wody. Ta gra to istny drań. Jeszcze nigdy w moim życiu nie opanował mnie tak mocny smutek. Gdy byłem mały, mój dziadek umarł, ale to ani trochę nie może się równać z tym, co czuję teraz? To, że gra pokazała ci hektolitry krwi, jest gorsze od śmierci kogoś bliskiego. No miło wiedzieć, jakie masz priorytety, skurwysynu. Sorry, że wrzeszczę, ale już się wkurwiłem. Najwyższy czas chyba, nie? Ponad godzinę to już czytam. A końca nie widać. No, widać, jeszcze z 5 stron zostało. To bezpośredni efekt poziomu, w który grałem dzisiaj. Za chwilę do niego przejdę. Pojawił się świat 6. Szkoda, że to nie był świat 666, Lód był wszędzie. To chyba był jedyny fragment w całości zgodny z pierwowzorem. Nic innego nie było. Lód nie był niczym innym jak zamarzniętą, realistyczną krwią. Spierdalaj! Skrystalizowane purpurowe krople spływały po krawędziach klocków. Zaraz, purpurowe? Przecież to jest odcień koloru fioletowego. Ktoś tutaj jest daltonistą, albo ja nie mam racji. Stawiam na to pierwsze, ale to drugie też może być możliwością, bo kto wie, może ja też jestem daltonistą. Już sam nie wiem, kim ja jestem. I czyja to ręka, która jest przed moją twarzą i która robi facepalmy regularnie. Tego też nie mam pojęcia. Krew wypełniała małe szczeliny po wodzie. Oczywiście na mapie była tylko pojedyncza kropka.
Widać trądzik nie oszczędza i tej biednej mapy. Mario wkroczył na nią. Oj, Marian, lepiej tego nie rób, bo tego pożałujesz. Od razu czułem, że będzie to 10-krotność wszelkich poprzednich wydarzeń. 10 razy 0 to wciąż 0, geniuszu, już raz tak powiedziałem. Więc nie popisuj się tutaj, że znasz tabliczkę mnożenia, bo ja ją znam lepiej! I mam kalkulator, jakby co. Czysta sobolowa biel była jednym elementem cła. Jaka? Pierwszy raz mam styczność z tym słowem. Ale nieważne, bo to już prawie koniec. Klocki krwawego lodu służyły jako śliska ziemia. Lód i ziemia to nie to samo. Lód jest zrobiony z zamarzniętej wody czy innej cieczy, a ziemia jest zrobiona z... ziemi! Mario ślizgał się po nich, gdy go kontrolowałem. O, patrzcie, czyżby w końcu wyczerpały się tej grze cutscenki? Mam taką nadzieję, bo już zaliczyłem moją roczną dawkę żenady. Wyglądał na szczęśliwego. No pewnie, jakbym ja, kurde, ślizgał się po zakrwawionym lodzie, to też byłbym szczęśliwy. Trafniejszym terminem może być rozradowany. Tutaj nie miał się niczym przejmować. No, rzeczywiście, poza tym, że znajduje się w zakrwawionym świecie. Gdybym ja był w takim miejscu, to aż skakałbym z radości. Walić Disneyland to jest najszczęśliwsze miejsce we wszechświecie. Tylko on i pusta przestrzeń. Dodajmy jeszcze do tego nicość pewnie. Minęło 5 minut, później 10. Całą drogę Mario był szczęśliwy, skacząc i latając gdzie tylko się dało. Odzyskał ogon Chopa w nawiasie. Już dostałem czkawki po alkoholu, którego wcale nie piłem. Ale zaraz, a co z ograniczonym czasem w każdym z poziomów? Marian powinien paść do tej pory albo zostać przedziurawiony przez głupi instrument z dziurami. Wydawało się, że miał tu czas na wszystko. Właśnie nie miał! Zegar tykał i tykał, a wszystko wydawało się w porządku. Przechodząc dalej etap, zrozumiałem, że nie ma on końca. Czas okazał się moim największym wrogiem. A moim największym wrogiem jest ta creepypasta oraz osoba, która napisała tu abominację. Po 20 minutach tempo zaczęło rosnąć. Ja pierdzielę, przez 20 minut nie robiłeś nic! No ty to jesteś wytrwały! Śnieżyca pochłonęła Mario, a ten zaczął kulić swój ogon. A na święta to śnieg nie chciał padać! Kawał skurwysyna. Dzwonił on zębami, a jego ciało trzęsło się. Niedługo musiał usiąść. Razem z Mario szybko zrozumieliśmy, jak tym razem gra zamierza pozbawić go nadziei. Dzięki lodowi i czasowi. To drugie idealnie pasuje do tego, jak ta pasta zamierza pozbawić czytelnika tego gówna nadziei. Ewentualnie lód też się nada, jeżeli ktoś wejdzie do zamrażarki czytając ten tekst. Ale wątpię, że to kiedykolwiek się stanie. Usiadł i próbował się rozgrzać. Hej, mister hakerze i cheaterze! Wpisz kody na ognisty kwiatek i problem z głowy. Ale nie, ty będziesz siedział i dramatyzował zamiast działać! Było to bezowocne. W tle nie słychać było nic oprócz głębokich, basowych dźwięków ze świata 5. No to wycisz dźwięki, włącz Skrillexa. W końcu on lubi Illuminati, a ten hak rzekomo został przez nich zrobiony. Skóra Mario szybko zaczęła zmieniać kolor na jasno niebieski. Jej, Marian znowu pokazał nam jego kameleoniaste skille. Niemniej jednak dalej tu siedział w bezruchu. To właśnie wtedy wypełniło mnie skrajne uczucie smutku. Nie mogłem określić ilości mojej sympatii. Ja nie mogę określić ilości moich szarych komórek, które popełniły samobójstwo aż do tej pory. Nie mogłem nawet zacząć opisywać, jak źle czułem się z tym, że jego śmierć była absolutnie nieunikniona. Nie mogłem nic zrobić, by ją powstrzymać. Mówię ci, żebyś włączył cheaty na ognisty kwiatek, debilu! Po prostu oglądać w szoku i zdeprymowanym strachu. Jego ręce szybko się odmroziły. 10 minut później Mario Świata 6 już nie istniał. Tylko lodowa statua człowieka w samym środku nieskończonej ilości zimy. Po smutku ogarnęła mnie kompletna samotność. Dlaczego? Patrząc po tym, co ty tu odpierdalasz, to już chyba od samego twojego urodzenia powinieneś być samotny. Czułem się opuszczony i samotny. To kup sobie rybki.
tak samo jak Mario siedzący po środku śnieżycy. Czułem, że nikt nie uratuje mnie od tortur tej gry. Ja stawiam na to, że zwarcie w bezpiecznikach powinno zrobić swoje, skoro jesteś taki głupi i nie chcesz wyłączyć emulatora. Krwawy gwizdek zleciał, wydając cichy dźwięki, zabierając go do następnego poziomu piekła. Kompletnie zapomniałem o tym gównie. Jak zawsze zamknąłem okno emulatora i zakończyłem tę samowolną torturę. Zmuszę się do zagrania w nią jutro. Ale zapamiętajcie moje słowa. Zagram jutro ostatni raz, a ten blok będzie, mam nadzieję, żyć w mojej pamięci. By świat mógł ujrzeć moją mękę. Bądźcie tutaj, kurde, współczesny Jezus, ja pierdolę. Ten sam czas, to samo miejsce. Co za pojebaniec. Słowa nie mogą wyrazić, jak bardzo nienawidzę tego protagonisty. To tylko jebana gra, przestań tak dramatyzować. Wyłącz ją i zrobione, twoje tortury się skończą. Ale nie, ty będziesz w to dalej grał. My mamy czuć w tym miejscu sympatię. Jak sam, kurde, pcha się w to całe, w cudzysłowie, niebezpieczeństwo, ponieważ gra w zmodyfikowany hak. No dobra. 13 czerwca 2012 rok. To wyjątkowo ironiczne, że jest dzisiaj 13. Nie, to nie jest ironiczne, to zostało zrobione specjalnie, żebyś mógł dalej dramatyzować bez żadnego ładu i składu. Poza tym ten 13 to nie jest piątek, więc zamknij mordę. Nieszczęśliwa liczba, nieszczęśliwy dzień. A ty musisz być nieszczęśliwym człowiekiem. Ale dzisiaj nie jest aż tak zły dzień. Dziś ostatni raz zagram w tą grę, ten okropnie absurdalny remake tego, co uważałem za niesamowitą grę. Niesamowitą grę, już czytać nie dam rady. Niedługo zniknie z mojego życia. Zamknij mordę. Ale to samo mogę o tej paście powiedzieć. Ile jeszcze? Teraz 3 strony! Ło! Ja pierdziu. Razem z wszystkim innym. Przez to, że jest to ostatni post, myślę, że mogę się podzielić z wami z moimi prawdziwymi intencjami, które miałem od świata 2. Zamierzam odebrać swoje życie. Co? O kurwa! Zamierzasz popełnić samobójstwo przez jebaną grę. No ja pierdolę, no. Co, a co z tym kolesiem, który dał ci tego pierdzielonego Roma? Jak on zareaguje na to, że jakiś popierdol się zabił, dlatego że zobaczył gore w cholernej grze, którą sam mu udostępnił? Ta gra spowodowała u mnie rozpacz tak silną, że nie mam innego wyjścia. Życie nigdy nie będzie takie samo. Mamo, tato, kocham was. Michelle i Kelsey. Nie, Michael i Kelsey. Trzymajcie się, słuchajcie się rodziców. Mają wiele ważnych lekcji do nauczenia was. Lekcji, które poznałem, lecz nie mogę już ich stosować. Teraz to na co 75 tysięcy śledzących czekało? 75k! Musisz wyjmować te liczby z dupy, ponieważ z pewnością nie masz pojęcia, jak działa internet. Te twoje wypociny podpadają pod emo pierdolenie, jak już powiedziałem, więc nie ma mowy, żebyś miał tu tylu śledzących, w tym bardziej w tak krótkim czasie. Chociaż kto wie, ludzie chyba lubią czytać takie rzeczy i się z nich śmiać. Ja na przykład jestem tego dowodem, ponieważ śmieję się z tego, co się tu wyprawia po prostu. Ale dobra. Nie będę już gadać za dużo, ponieważ chcę, żeby ta tortura się już skończyła. Samym piekłem jest to, dokąd zaprowadziła mnie ta gra. Przestań lagować i czytaj jak trzeba. Chyba właśnie to miało doprowadzić do świata 8. Nie piekło. Gorzej niż piekło. To co, izolatka, w której grają piosenki Bimbera? Ciała były przywiązane łańcuchami, przeżywając mnóstwo tortur. Ciało nie może przeżyć tortur. Ponieważ ciało
z definicji jest martwe. Lecz ten ból nie wynikał tylko z ran. Kaszel, charki umierających. No to kurde, skoro oni jeszcze żyją, to nie możesz powiedzieć, że to są ciała. I wymioty rozpływały się w tle, pełne zarazy i cierpienia. Przedawkowali dragi. Płomienie otaczały też niektórych. Te płomienie naprawdę były wysokiej jakości. Pewnie w ultra high definition. Bo co innego by pasowało teraz. Nie jak zwykły ośmiobitowy ogień. Kawałki ciała, oczy i inne organy wewnętrzne, jak i tkanki ciała formowały ściany i ziemię. No do jasnej cholery kolejne gówno kopiuje apartamentowiec Silent Hilla 4. Jeśli piekło na pewno będzie istnieć, to chyba tak wygląda. Ale przed chwilą powiedziałeś, że to jest gorsze niż piekło. No ale dobra, w końcu masz pierdolca, więc to się zgadza. Mario stał przed opętaną księżniczką Toadstool. Tak przy okazji to... Tak, to imię się zgadza, bo w starych grach Peach była nazywana w ten sposób. Mimo tego, że gdzieś tam było napisane wcześniej jej tym teraźniejsze imię. Tak więc no, pasta też ma w dupie fakty. Po raz kolejny. Jej sukienka była porwana w kilku miejscach i poplamiona krwią. Hej, przestań nadinterpretowywać wszystko, co widzisz. Może to jest ośmiobitowy ketchup, bo jadła hot doga. Jej oczy lśniły czerwienią, a płomienie rzucały zły, maniakalny blask na jej prezentację. Moim zdaniem ma zapalenie spojówek, ale to tylko ja. Bowser i jego 6 synów byli przywiązani do drewnianych pali z przerażonym widokiem na ich twarzach. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu Wendy nie pojawiła się ani razu w tej grze. O, no właśnie! A tym feminazistki na pewno się nie zajmą, mimo tego, że pieją o równouprawnienie i prawidłową reprezentację kobiet w grach, mimo tego, że powinny zajmować się prawdziwymi problemami w prawdziwym świecie. W jednej ręce Peach... Widzicie, mówiłem! Raz Toadstool, raz Peach! Zdecyduj się w końcu! Więc tak, wkładała sporych rozmiarów... Nie, władała sporych rodzajów... A! Władała sporych rozmiarów sztyletem. Nie wiem dlaczego, ale wyobraziłem ją sobie z Rebelionem gotową do napierdzielania chorych kombosów. Pewnie tak się stanie za niedługo. W drugiej krwawy gwizdek. No i oczywiście musiałeś spierdzielić wszystko, czyż nie, autorze? Podeszła do Bowsera i spojrzała mu w oczy. Ograniczenia technologiczne utrudniały trochę interpretację wszelkich wydarzeń, a do tej pory wszystko interpretowałeś ze stuprocentową... Kurde, nie, no ja pierdzielę, człowieku, teraz nagle masz problem z interpretacją, mimo tego, że wcześniej mogłeś powiedzieć, a teraz jest smutny, a teraz jest zakrwawiony, kurwa, jesteś nienormalny i tyle. Ech. Ale były wystarczająco przejrzyste, żeby zrozumieć, co się dzieje. Tak samo jak twoje ograniczenia umysłowe są bardzo przejrzyste. Przez swój knebel Bowser błagał ją, by nie zrobiła mu krzywdy. Chwila, przecież on potrafi ziać ogniem, czyż nie? Mógłby jakoś spalić ten knebel, byłoby to możliwe. I przy okazji jeszcze jej ryj. Zbliżyła nóż do niego, gdy ten zamarł w bezruchu. Oczywiście był sparaliżowany strachem. Jej usta zbliżyły się do jego ucha, a tekst pojawił się na ekranie z problemów technicznych, opisując dźwięki grające w tle. Nie rozumiem. To było to, co pozwalało Mario mówić w przeszłości. Ci! Wyszeptała. Czemu mam wrażenie, że czytam kolejnego chorego fanfika? Bebechy Bowsera wylewały się na podłogę, tworząc wielki stos. Dziękuję za zjebanie mojej najlubieńszej postaci w całym uniwersum, Mariana, pierdolcu. Jesteś na mojej czarnej liście, już od dawna byłeś. Wydusił z siebie ogromny ośmiobitowy ryk, gdy się to działo. Peach się śmiała, pewnie jak Kefka. Jej oczy odbijały wszelakie zło, które teraz ją opanowało. Ponieważ oczy zrobione z 2-3 pikseli potrafią pokazywać takie rzeczy. A ty wcześniej
nie potrafiłeś zinterpretować tego, co się dzieje, mimo tego, że to było oczywiste. A takie rzeczy to kurde potrafisz zinterpretować. Weź idź stąd, idź, śmierdzisz, paszą won. Księżniczka przeszła do wypatroszenia wszystkich jego synów. Mario nic nie robił, tylko patrzył z przestrachem, jak jego śmiertelni przeciwnicy byli rozrywani na kawałki przez kobietę, którą kiedyś tak bardzo kochał. Czyli teraz mamy do czynienia z creepypastową podróbą Kratosa z God of War. Wersja żeńska. Jego twarz szybko się wykrzywiła z tą niechęci. Przeszedł całą tą drogę tylko po to, by zobaczyć, że dziewczyna, którą tak bardzo chciał uratować, została ogarnięta tym pozaziemskim złem. Może wkurwiła się tym, że w 90% gier z hydraulikiem została porywana i wzięła sprawy w swoje ręce. Złem, które nie było... złem, które nie tylko będzie nawiedzało Mario, ale i mnie. Ciebie chyba nie na długo, bo w końcu chcesz się zabić zaraz po ukończeniu tego Roma. Tak tylko przypominam ci. Bo może zapomniałeś. Ten rodzaj zła, które nie znika, gdy wyłączysz grę, tylko zostaje dalej z tobą. Ten rodzaj mrocznej mocy, która podąża za tobą aż do sypialni i kradnie twoją duszę. Co ty pierdolisz? Księżniczka to odstól... I raz to odstól, raz pitch, to jasny... Poczekała kilka sekund, a później podeszła do Mario z nożem. Cześć Mario, powiedziała, gdy bawiła się nożem. I jeszcze tak przypomnę, że miała nóż w swojej ręce i się bawiła tym nożem. Byli trochę za ostrzy dla mnie, więc popchnęłam ich trochę na krawędź. Hehehehe. No co to za zajebisty żart, normalnie zeszczałem się ze śmiechu. Próbowałem poruszyć Mario, ale nic to nie dało. Stał mu! Stał tu! Kurde, sorry. Bojąc się, co ona może zrobić. Brutalnie rozcięła jego ręce, nogi i brzuch. O, na przykład to może zrobić. Niedługo potem księżniczka wyprodukowała sól z jej falującej sukienki, osypała jego ciało. Łosieta, może ona ma po prostu łupież w miejscu intymnym. Znowu przesadzasz z interpretacją. Znowu krzyczał, dalej się nie ruszając. Księżniczka Peach, którą znałeś, już dawno nas opuściła. Moc krwawego gwizdka pożarła ją i dała mi otwartą drogę. Dobrze, że to nie była moc Okaryny Czasu. O wilku mowa, kontynuowała, gdy tworzyła krwawy gwizdek. Jest tutaj, usłysz jego płacz. Gwizdki nie płaczą. Chłopaki też nie płaczą zresztą. Ale ja jestem chłopakiem i mi się zbiera na płacz. Ale tego nie zrobię. Kurwa, ile czasu minęło. Muszę szybko się pośpieszyć z czytaniem tego gówna. Więc tak, dała Mario szyderczy całus. To jest pierdzielony fanfic! Zostałem wykiwany. I zaczęła grać perwersyjną pieśń krwawego gwizdka. Tak perwersyjną, że aż zboczoną. Rezerwy dobra we mnie gniły za każdą jej nutą. No, do tej pory chyba zgniły, bo napisałeś tu gówno. Został dźwignięty przez niewidzialną moc w płomienie. Płakał, gdy tego pożerały. Peach rzuciła gwizdkiem, powodując przebicie serca Mario. Spierdalaj! Tarzał się dalej w całkowitej rozpaczy, gdy ta odchodziła. Śmiała się, spojrzał mi w oczy i wypowiedział tą pożegnalną wiadomość przez tekst na dole ekranu. No fajnie, ale Mario nie gada w SMB3 na NES-a, nawet napisami! Nie pozwól, by twoje życie było tak bolesne jak moje. Nie mam do ciebie żadnych wyrzutów, bo próbowałeś z całych sił, by utrzymać mnie przy życiu. Gówno prawda, on był w 100% bierny! Jestem ci za to bardzo wdzięczny, żegnaj Bradley i powodzenia. O, ten chuj nazywa się Bradley, co za ujawnienie. Melodia krwawego gwizdka brzmiała, gdy ekran wyjeżdżał z piekła Mario. Skąd wiedział, że moje imię to Bradley, dalej mnie dziwi. Może dlatego, że to wymyśliłeś. Jak mógł mieć tyle głębi i taką osobowość? Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że ta gra jest tak nawiedzona, jak jest...
czy fakt, że ktoś mógł być złapany we wnętrzu tego Romu, czy cię kompletnie popierdoliło? Człowiek jest powodem tego wszystkiego, co przeżyłem z tą abominacją, to i tak się cieszę, pożegnałem się już na samym początku postu. Mam nadzieję, że któryś z was poświęci trochę czasu, by zapisać ten blog. Mam nadzieję, że nie. Ale jednak chyba ktoś poświęcił na to swój czas, bo gdyby nie to, to bym teraz tego nie czytał. Albo pokażę światu czyste piekło, przez które musiałem przejść. No, nie. Wiesz co? Jednak te 75K śledzących ma jednak jakąś logikę. Tak jak powiedziałem wcześniej. Może po prostu czytają bloga jakiegoś debila, który traktuje głupiego haka zbyt poważnie? A że jesteś aż tak żałosny, to stuknęła ci popularność. Jedni z ciebie pewnie ryli, drudzy dzięki tobie pewnie już nie myślą, że są najgorszymi ludźmi na całej planecie. No, ale i tak nie stuknęłaby ci taka liczba w 4 czy 5 dni. Mam wielką nadzieję, że twórca tej gry nie będzie gnić w tym piekle co ja. Żegnajcie wszyscy. Spierdalaj. Po wszystkim. O, dziękuję. Już 3 linijki. Dam radę. Dam radę. Dawaj. Ten blog był zapisem jego ostatnich słów, które napisał przed śmiercią. Jego współlokator odkrył jego ciało 4 godziny po tym, jak napisał ostatni post. Bradley popełnił samobójstwo, używając fletu i przebijając go sobie przez krtań. Ja pierdolę. Szkoda, że nie zrobił tego o wiele wcześniej. To by oszczędziło nam tego gówna. O cholera. Zrobiłem to. Udało mi się. Przeczytałem to gówno. Co? Analiza? Nie mam sił na analizę. Ja tu ledwo żyję. No ale co mogę powiedzieć o tym? Już nawet słów nie mam. Zapewne pamiętacie I Wanna Feel Humanity, które przeczytałem poprzednio, co nie? No więc pomnóżcie tą pastę o 4, zmieńcie trochę tematykę i proszę bardzo, mamy Blood Whistle. Bradley to popierdolony popierdolec, który pierdoli głupoty, opisuje wszystko z każdymi najmniejszymi detalami, co niepotrzebnie przedłuża historię. Dramatyzuje, że ja pierdolę, mimo tego, że w grze nic takiego się nie dzieje. No i na końcu przekuwa swoją krtań jakimś pieprzonym fletem. No i jaki mamy z tego morał? Że Illuminati zapanuje nad światem, wysyłając wszystkim zmodyfikowane wersje Super Mario Bros. 3? Do tego wkurwia mnie te całe granie bohatera, tego idioty. On dobrze wie, że to jest hack. Dobrze wie, że jest, w cudzysłowie, straszny. Może w każdej chwili wyłączyć emulator. W każdej chwili! Ale mimo tego siedzi i płacze, że życie jest takie zgnite, bo jakiś gwizdek puścił bąka i... Autor tego badziewia próbuje być jakimś Szekspirem, używając słownika na każdym kroku, co powoduje, że po prostu całokształt jest komiczny ze względu na to, że sam nawet nie wie, o co mu chodzi. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć o tym gównie. Na serio, pasta mówi sama za siebie. Mam nadzieję, że ten odcinek gównianych past wam się spodobał. Jeżeli dotarliście do samego końca, to musicie być bardzo wytrwali. No i też dzięki, bo przynajmniej nie zrobiłem wszystkiego na marne. Tak samo dziękuję tłumaczowi, który zapewne także przeszedł przez męki. Oh my god. To był Psygambit. Pójdę się zdrzemnąć.